Dzień dobry Państwu. Witamy na filmiku przedstawiającym nowości z zakresu analiz strukturalnych. Nazywam się Konrad Kamieniecki. Ze mną jest kolega Wojciech Danek. Cześć Wojtku. Dzień dobry, witam Państwa. Przedstawimy nowości zarówno od strony implicit, jak i explicit. To rzecz. Pierwsza rzecz, która może wydać się interesująca w wersji 2020 R1, to jest możliwość śledzenia historii naszego rozwiązania. Jak wejdziemy sobie w zakładkę Solution Information, otwiera nam się tracking tego, co się działo w naszym rozwiązaniu. Proszę zwrócić uwagę, mam w tabelce pokazane różne siatki, różną ilość węzłów, różną ilość elementów i na podstawie tego mogę na przykład sobie sprawdzić, jak się zmieniał czas rozwiązania modelu, ile pamięci potrzebowałem na rozwiązanie. To są takie zagadnienia, informacje przydatne w ocenie na przykład, jak wykorzystywany jest sprzęt i co się lepiej liczy, co szybciej. Natomiast oprócz tego mam dostęp jeszcze do takich danych, jak się zmieniało samo rozwiązanie, czyli na przykład jak w zależności od ilości elementów zależne były naprężenia maksymalne w moim modelu, co może być na przykład przydatne, jeżeli byśmy wykonywali test zbieżności siatki. Jak już mówimy o rozwiązaniu modelu, to wydaje mi się, to jest opcja kosmetyczna, ale może być przydatna. Mamy probówkę i opcję snap, dzięki temu probówka może nam się przypinać do wybranych elementów, czyli na przykład w tym przypadku węzłów, więc możemy bardzo precyzyjnie trafiać, aniżeli wcześniej w jakieś dowolne punkty. To jest taka opcja kosmetyczna, natomiast wydaje mi się, że może być ona tutaj czasami przydatna, jeżeli chodzi o postprocessing takiego modelu. Kolejna rzecz, na którą tutaj myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę, jakiś czas temu w środowisku Workbench pojawiła się w środowisku Mechanical zakładka Materials. Jak sobie będziemy jakieś materiały, to teraz te materiały możemy sobie odznaczać takim haczykiem i dodawać do porównania. Dzięki temu w jednym oknie bardzo łatwo możemy sobie porównać właściwości materiałowe danego elementu. No dzięki czemu no, zaoszczędzimy czas, bo w jednym oknie widzimy tak naprawdę wszystko. Tych elementów tutaj może być więcej, tych wykresów do porównania może być kilka, więc bardzo łatwo możemy sobie prześledzić, czym materiały się od siebie różnią i który materiał będzie dla nas materiałem optymalnym. Poza tym mamy również opcje związane z tworzeniem nowej geometrii z poziomu samego środowiska Workbench, a więc z poziomu środowiska Mechanical. Na przykład możemy stworzyć sobie linię. Linię możemy rysować jako linię prostą bądź jako polilinię. Linię możemy tworzyć sobie na jakiejś płaszczyźnie w oparciu na przykład o układ współrzędnych. Ja taki układ sobie wcześniej już przygotowałem. Mogę wybrać sobie jakąś linię, narysować ją. Następnie tą linię można wypromować, żeby stała się geometrią, atrybut geometry. Jak taka linia już nam się tutaj pojawi, musimy uzupełnić jej profil i materiał. Materiał wybieram od ręki, natomiast profil również możemy stworzyć z poziomu środowiska ANSYS Mechanical. Nie musimy się cofać na przykład do Space Claima. Taki profil sobie tutaj przypinam. Circular Section jest przypisany. Mogę sobie wybrać opcję Generate Mesh i stworzy mi się siatka również na tej linii, którą wybrałem. Wydaje mi się, że ciekawą opcją, która jest nowością w wersji 2000-2000R1, jest również możliwość zamrożenia siatki Freeze Mesh na jakimś wybranym obiekcie. Jak taką opcję wybiorę, teraz będę próbował usunąć siatkę na całości mojego modelu, czyli na tych dwóch komponentów, Clear Generated Data, to on wyrzuci mi warning, że siatki z tego pudełka, na którym jest zrobiony freeze, nie da się w tym momencie usunąć, więc mamy naszą siatkę zabezpieczoną przed przypadkowym usunięciem. Jest to opcja, wydaje mi się, dosyć przydatna. Czasami generacja siatki trwa bardzo długo, proces jest skomplikowany, więc zabezpieczenie siatki przed przypadkowym jej usunięciem może być tutaj opcją jak najbardziej pożądaną. Co jeszcze mamy nowego w środowisku Mechanical? Pozwolę przełączyć się teraz do innej zakładki z przygotowaną inną geometrią. Otóż z poziomu środowiska ANSYS Mechanical możemy w tej chwili już naprawiać geometrię. Widzą tu Państwo taką siatkę, płytkę z otworem, wygenerowała się jakaś siatka, ta siatka jest nieregularna. Teraz, żeby taką geometrię naprawić, muszę aktywować kilka opcji. Przede wszystkim tutaj jest taka zakładka Bus Connections, muszę wziąć jako Yes. I następnie to powoduje, że aktywuje się opcja Repair Topology. Jak sobie tę opcję wybiorę, mogę sobie zaznaczyć na przykład naprawę otworów, Fill Hole Options, wybieram opcję Yes, wskazuję krawędź otworu, Apply, Generate, Mesh i otwór został już załatany. Siatka jest w tej chwili o wiele bardziej regularna. Kolejna rzecz, która też się tutaj pojawiła w wersji 2020,
R2, ona była jako opcja beta, jest możliwość tworzenia fajnych połączeń typu na przykład spawy pomiędzy takimi niedopasowanymi do siebie elementami. W tym celu klikam insert, wybieram opcję na przykład weld i tutaj muszę ustawić kilka opcji. Ja już też w te opcje w tej chwili nie będę się zagłębiał, po prostu pokażę Państwu, jak tą opcję się wykorzystuje. Ten extension, wybieram sobie krawędzie, z której chciałbym wyprowadzić spaw. Generate mesh. I pojawia się tutaj nam taka ciekawa opcja. Pojawia nam się nowa geometria. Oczywiście do tej geometrii można przypisać zarówno jej parametry geometryczne, jak i material assignment. Tutaj może być to spaw zrobiony na przykład ze stali, tak jak reszta materiału. Tutaj wygodnie jest to obserwować przy wyłączaniu opcji Fiction and Beams bez wizualizacji grubości tego materiału. To, co jest również ciekawe, o tym może powinienem wspomniał być na początku, z poziomu Mechanicala możemy wybierać, z jakiej licencji chcielibyśmy korzystać. Kiedyś ta opcja była dostępna w globalnych ustawieniach klienta licencji, na przykład z poziomu Workbench'a. Natomiast w tej chwili mogę wybrać sobie opcję licensing i z poziomu samego środowiska mechanicznego wybrać, z jakiej licencji chciałbym w danym momencie korzystać. Może to być istotne w przypadku dużych firm, gdzie licencji jest dużo, różne są licencje, żeby przypadkowo sobie licencji nie zabierać. Takie coś mogę zrobić. Jeżeli chodzi o nowości implicitowe, jest ich znacznie więcej niż o tych, o których wspomniałem. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani, zachęcam odwiedzić zakładkę What's New. Mamy tutaj pełny spis nowości, które pojawiły się w środowisku Ansys Mechanic. Ja ze swojej strony dziękuję. Witam Państwa ponownie. Dziękuję, Konrad, za przedstawienie nowości tutaj w Ansys Mechanical. Ja natomiast, tak jak było wspomniane na początku, chciałbym omówić nowości występujące w oprogramowaniu Ansys LS-Dyna. Jedną z największych nowości jest możliwość mapowania ścieżek dla płytek PCB. Jest to funkcjonalność, która była wcześniej wykorzystywana w Ansys Mechanical, więc osoby, które miały z tym styczność, nie będą miały żadnego problemu. Natomiast w przypadku oprogramowania LS-Dyna jest to nowość. W pierwszym kroku oczywiście musimy załadować naszą płytkę PCB, wykorzystując do tego bloczek external data. Następnie wygenerować geometrię, czyli również możemy bazować na tym pliku ODB++. Natomiast później to, co jest dla nas najważniejsze, jest zdefiniowanie, jak te płytki mają być mapowane w oprogramowaniu LS-Dyna. Ja już mam uruchomiony interfejs graficzny oprogramowania LS-Dyna i możemy zauważyć, że w przypadku zakładki Materials pojawił nam się znak zapytania, pokazujący nam, że brakuje jakiejś informacji i te brakujące informacje związane są z płytkami, z mapowaniem odpowiednich ścieżek. Jeżeli wejdziemy sobie do opcji Imported Trace, musimy zdefiniować, dla jakiej geometrii te ścieżki mają być mapowane oraz jaki plik ma być wykorzystywany. Dodatkowo dość istotną jest informacją, jak dużo punktów, na podstawie których te płytki będą, ten wzór ścieżek będzie mapowany, ma występować w naszym programie. Musimy oprócz tych podstawowych informacji zdefiniować, jakie materiały mają być przypisane do naszych ścieżek. I tutaj ja sobie zdefiniuję, żeby te ścieżki były wykonane z miedzi. Oraz tutaj również na żółto mamy podświetlone okno plating materials, więc też musimy jakiś materiał do tego pola przypisać, więc też to również będzie mieć. Mając tak przygotowany model, możemy już zaimportować ścieżki, natomiast jest jeszcze ważna informacja, że jakość odwzorowania ścieżek w naszym modelu dość mocno zależy od siatki elementów skończonych. Ja już wcześniej wygenerowałem siatkę o wielkości 1 mm, czyli już dość gęstą, natomiast po prostu umożliwi nam ona zobaczenie, jak te siatki w rzeczywistości wyglądają. Więc teraz pozwolę sobie zaimportować te ścieżki. Oczywiście będziemy musieli chwilę poczekać, aż zostaną one tutaj zaimportowane. Możemy teraz zobaczyć, jak wygląda wzór ścieżek na naszej płytce PCB. Oczywiście
jeżeli mielibyśmy taką potrzebę, dla każdej warstwy z osobna moglibyśmy taki wzór zobaczyć. Kolejna nowość, która może być dość istotna, szczególnie dla niektórych użytkowników, jest możliwość wyboru solwera obliczeniowego. Do tej pory, jeżeli chcieliśmy przeprowadzać obliczenia z wykorzystaniem interfejsu graficznego Mechanicala, byliśmy zmuszeni wykorzystywać wyłącznie jeden solwer obliczeniowy, który był zaimplementowany w oprogramowaniu. Natomiast od najnowszej wersji, czyli 2021R1, mamy możliwość wyboru solwera obliczeniowego, na jakim chcemy wykonać obliczenie. Aby wybrać, jaki solwer obliczeniowy ma być wykorzystywany, musimy wejść do zakładki Analyze Settings oraz wybrać tutaj opcję Solver Version. Domyślnie jest program Control, natomiast jeżeli rozwiniemy to okno, mamy możliwość wyboru solwera obliczeniowego. W przypadku najnowszej wersji domyślnie jest to wersja solwera 11.2, natomiast my jesteśmy w stanie dodatkowe solwery dodawać. Jeżeli chcielibyśmy dodać dodatkowy solwer, musimy wejść do odpowiedniego folderu znajdującego się tutaj w AppData i uruchomić odpowiedni plik XML, który musimy edytować. Jeżeli chcielibyśmy dodać inne wersje solwera, wystarczy, jeżeli przekopiujemy tutaj ten fragment kodu oraz zdefiniujemy odpowiednio lokalizację naszego solwera. Tutaj jest ważna informacja, że żeby odpowiednio było to widoczne w oprogramowaniu ANSYS, musimy zdefiniować wszystkie te pola, czyli musimy podać ścieżkę dostępu do każdego z tych pól. Z nowości, jakie tutaj chciałbym Państwu przedstawić, jest również możliwość pracowania z zewnętrznymi modelami materiałowymi, które są znane z oprogramowania LS-Dyna. Jeżeli pracowali Państwo w oprogramowaniu LS-Dyna z wykorzystaniem platformy Workbench, oczywiście mogliśmy zdefiniować model materiałowy na wiele różnych sposobów, natomiast w niektórych przypadkach brakowało nam możliwości dodania jakichś zewnętrznych modeli, które są znane stricte z oprogramowania LS-Dyna. Część takich modeli jest dostępna w nowej wersji oprogramowania, więc ja stworzę sobie nowy model materiałowy i jeżeli zjedziemy w toolboxie znajdującym się po lewej stronie na sam dół, mamy tutaj predefiniowane modele materiałowe z oprogramowania LS-Dyna, czyli na przykład najbardziej popularny, czy jeden z bardziej popularnych modeli, czyli model Johnsona Cooka, gdzie jesteśmy w stanie zdefiniować go dokładnie w taki sam sposób, jak znamy z LS-Dyna, wraz od razu z kryterium zniszczenia. Jeżeli chodzi o takie największe nowości, które chciałbym tutaj Państwu przedstawić, no to myślę, że to będzie wszystko, więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę.